Nigdy nie powiedzieliście mi, że to, co czuję, jest okej. Czułem się samotny, zagubiony, niezrozumiany. Codziennie słyszałem w tle żarty kolegów i koleżanek, którzy mówili, że moje uczucia nie powinny istnieć, że są złe, niemoralne. Po 2 latach walczenia ze sobą coś we mnie pękło. Stanąłem na krawędzi okna. Chciałem wyskoczyć. Nie zrobiłem tego, bo gdzieś we mnie jest jeszcze odwaga. Odwaga, by żyć tak, jak chcę. Stoję po stronie młodzieży.